Już po raz piąty szkoła podstawowa numer 2 w Plewiskach zaprosiła uczniów klas 8 i 7 na szkolne targi edukacyjne. Jest 17 wystawców, czyli 17 przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z powiatu poznańskiego. Jest ogromne zapotrzebowanie z tego względu, że młodzież dzisiaj ma średnie szkoły bardzo często z profilami. Oni muszą już na tym etapie wiedzieć, jaki to ma być profil. Nie ma już, tak naprawdę mało jest tych liceów ogólnokształcących. Zazwyczaj są jakieś profile, więc musi być takie miejsce, muszą być takie targi, taki czas, kiedy ten uczeń ósmoklasista przychodzi, pomyśli, czy na pewno tu, czy tu. Wybierze taką drogę, która go interesuje i się gdzieś już zacznie kierunkować. Oprócz wysłuchania prezentacji wystawców, uczniowie mogli również indywidualnie zapoznać się z ofertami szkół. Wśród bogatej oferty pojawiły się ciekawe stoiska oraz nietypowe kierunki kształcenia. My jesteśmy akurat na kierunku kryminologia i resocjalizacja, ale mamy też nowy kierunek, czyli to jest psychologia i resocjalizacja. No, my mamy takie przedmioty na przykład jak prawo, społeczeństwo i po prostu kryminologię. Uczymy tam się właśnie, no nie wiem, podstaw prawa. No tak zachęcają nas te przedmioty do przyszłego zawodu, na przykład w policji, prawnika, cokolwiek takiego. Mamy też współpracę z uczelnią Adama Mickiego, z UAM-em. Mamy współpracę, więc jeździmy bardzo często na wykłady. Odwiedzamy też zakłady karne i sądy. Tak, same byłyśmy już w zakładzie na Nowosolskiej i Muńskiej, więc było ciekawie. I teraz w przyszłym tygodniu również mamy właśnie wykłady w sądzie. My Way ma właśnie pokazać, jak wygląda swoja ścieżka kariery, pokazać młodym ludziom, że się da, że są różne możliwości, że jesteśmy otwarci na sposoby edukacji. Działamy na social mediach, bo młodzi ludzie na social mediach na pewno są i są otwarci na to, żeby właśnie tam treści przyswajać. Poza tym stworzyliśmy też grę edukacyjną, która ma pozwolić młodym ludziom właśnie w przystępny sposób na lekcjach, między innymi doradztwa zawodowego, kształcić się w tym zakresie. Targi skierowane były do uczniów klas 7 i 8. W wydarzeniu chętnie brali udział również rodzice i opiekunowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni pani dyrektor za organizację takiego tutaj święta, że tak mogę powiedzieć, bo dużo szkół się zjawiło, dużo szkół przyjechało, umożliwiło nam dało nam szansę tutaj przyjścia z naszymi dziećmi. Trzeba wspomóc nasze dzieci, bo są to dzieci 13-letnie, nie 15-letnie, jak myśmy byli, nasze roczniki, więc trzeba pomagać, trzeba wspierać. Piąte szkolne targi edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenia.